Jak co roku w szkole podstawowej nr 10 w Tczewie odbył się noworoczny koncert kolęd w wykonaniu uczniów z klas integracyjnych. W ostatni poniedziałek w tczewskiej dziesiątce uczniowie zaśpiewali kolędy i pastorałki, które zostały zadedykowane babciom i dziadkom podopiecznych tej placówki. Noworoczny koncert kolęd to już w dziesiątce tradycja kontynuowana od kilkunastu lat. Koncert ten odbywa się z okazji Dnia Babci i Dziadka, trochę przyspieszony w tym roku, bo są ferie. Organizujemy od kilkunastu już właściwie lat co roku ten koncert. Cieszy się on bardzo dużym powodzeniem. Babcie i dziadkowie chętnie w nim uczestniczą. Wzruszają się, kiedy widzą swoje wnuki śpiewające kolędy. Koncert ten organizują nauczyciele klas integracyjnych, bo też te klasy biorą udział w tym koncercie, oraz mały chórek. Ilu uczniów mniej więcej wystąpi tutaj? No tak myślę, że około 150 uczniów, bo są to uczniowie klas integracyjnych 1-3 plus mały chórek. I w tym roku jeszcze mamy gości z zaprzyjaźnionej szkoły w Grabinach Zameczek. To jest około 20 paru osób. Każda klasa przygotowuje po dwie kolędy, bądź kolędę i pastorałkę i po kolei występują, prezentując w strojach no takich odpowiednich, czy to takich jasełkowych. Są to generalnie nasze tradycyjne kolędy, troszeczkę w innych aranżacjach, takich nowoczesnych. Uczniowie szkoły podstawowej nr 10 bardzo chętnie uczestniczą w koncercie kolęd. Niektórzy z nich, jak na przykład Monika, występują kolejny rok z rzędu. Moją ulubioną kolędą jest Przybierzej do Betlejem, Lulaj, że jest Zuniu i Wstajęczce. O czym opowiadają kolędy? Opowiadają o różnych, o życiu Pana Jezusa. O narodzeniu. No, o jak szli pasterze do Niego i trzej królowie. Spytaliśmy babcię Moniki, panią Teresę, o to, co sądzi o koncercie. Poprzez ten właśnie koncert noworoczny zawsze podkreślają naszą rolę, bo dawniej to babcia, dziadek, owszem, w domu, prawda? A teraz no, taka jest sytuacja, że wspomagamy i to bardzo dużo rodziców. A tu nas szczególnie tym koncertem doceniają i bardzo się cieszymy. Wszystkiego dobrego w nowym roku życzymy dla wszystkich babć i dziadków i dla wszystkich wnuków, aby tak się kochali i tak szanowali, jak właśnie ja z moją wnuczką.